Wieczorem 13 maja w 105. rocznicę objawień Matki Bożej Fatimskiej oraz z okazji rozpoczęcia nabożeństw fatimskich we Lwowie w kaplicy Rozena arcybiskup Mieczysław Mokrzycki odprawił mszę świętą wraz z przełożonym wspólnoty dominikańskiej Lwowa księdzem Igorem Gniusem, księdzem dziekanem Janem Niklem oraz z księżmi lwowskich parafii. Na początku liturgii metropolita Mieczysław Mokrzycki podkreślił znaczenie objawień fatimskich i wezwał wszystkich modlić się i prosić Maryję o nawrócenie grzeszników, o Boże miłosierdzie, a także o zwycięstwo i pokój w Ukrainie. W swojej homilii arcybiskup Mieczysław Mokrzycki przypomniał słowa Maryi skierowane do dzieci w Fatimie. Jak świat nie nawrócił, przyjdzie czerwona wojna. Gromadzimy się dziś w rocznicę objawień fatimskich, aby przypomnieć kolejny raz, że tak jak kiedyś mieszkańcy Niniwy, słysząc głos proroka Jonasza, podjęli drogę nawrócenia i uratowali siebie i swoje miasto przed zniszczeniem i gniewem Boga, tak i my, biorąc różaniec do ręki, podejmując post i nabożeństwo do niepokalanego serca Maryi, mamy ratować naszą ojczyznę, miasta i wioski. To jest dzisiaj nasz front walki ze złem. Sama Maryja w Fatimie daje nam wskazanie, gdy mówi: mój syn chce zaprowadzić w świecie nabożeństwo do mego niepokalanego serca. Ci, którzy będą praktykowali to nabożeństwo, będą zbawieni. Oto nasza nadzieja. Nadzieja całkowicie zwrócona ku niebu, całkowicie zwrócona ku Bogu, który daje nam serce swej matki. Orędzie i obietnice Maryi, jakie otrzymaliśmy w Fatimie, to bardzo realne wezwanie. To nie są tylko opowieści pobożnych dzieci, ale to jest słowo matki. Dlatego z ufnością i wiarą podejmijmy drogę fatimskiej modlitwy, pokuty i zadośćuczynienia. To jest dobra droga ku wolności. To jest dobra droga ku zwycięstwu dobra nad złem. Po mszy świętej wszyscy modlili się, po mszy świętej wszyscy wierni modlili się na różańcu do Najświętszej Maryi Panny, prosząc o dar zwycięstwa i pokoju i zakończenie wojny. Na zakończenie odbyła się krótka procesja z figurą Matki Boskiej Fatimskiej z kaplicy Rozena do zamkniętego wciąż jeszcze dla katolików kościoła Matki Bożej Gromnicznej. Na placu przed drzwiami kościoła odczytano też akt poświęcenia Ukrainy niepokalanemu sercu Najświętszej Maryi Panny.